Jak czujesz się na 24 godziny przed twoją walką o Mistrzostwo Polski? Bardzo dobrze, jestem świetnie dobrze przygotowany. Waga była spokojnie zrobiona, nawet byłem lżejszy od mojego przeciwnika. Miałem jeszcze tam sporo tolerancji, sporo luzu, chyba pół kilo. Jestem bardzo dobrze przygotowany, jutro tylko zwycięstwo. Nie boisz się trochę, że ta walka może ci pokrzyżować plany występu w Częstochowie na Polsat Boxing Night? O Częstochowie jeszcze nie myślę. Jest jutro walka. Dopiero jak jutro wygram, to będę myślał o kolejnej walce. Jutro jeszcze dzień jest dla mnie najważniejszy, bo od jutra wszystko zależy. Już raz myślałem o niedzieli, a w sobotę przegrałem. Czyli nie ma gdzieś takiego myślenia, że nie chcę zostać gdzieś tam uderzony, zderzyć się głowami, tylko po prostu idziesz bez kalkulowania po wygraną? Przede wszystkim chcę wygrać i to jest najważniejsze, a wszystko inne wiadomo. Chciałbym, żeby i zrobię wszystko, żeby uniknąć jakiejkolwiek kontuzji, ale przede wszystkim chodzi mi o zwycięstwo, nie lekceważę przeciwnika, nie traktuję tego jako mocniejszy sparring, jako przytarcie przed następną walką, tylko przygotowuję się i jestem przygotowany jak na prawdziwą walkę, jakby to była ta najważniejsza i jestem w takiej formie. Interesowałeś się trochę przygotowaniem przeciwnika? Wiesz, to się o jego formie, jak do tego podszedł, bo wiemy o tym, że Andrzej Sołdra potrafi się pojawić różny w tych walkach. Raz naprawdę mocny, raz daje fajne walki, a czasem gdzieś przychodzi obok tych walk. Wiadomo, jest Facebook, mam Andrzeja znajomych, mam polubione jego fanpage, widzę co tam rzuca, wiem, że jest od stycznia w przygotowaniu w Dzierżoniowie z Piotrem Wilczewskim, więc miał te, nie wiem, 3 miesiące, może nie całe przygotowawcze, że cały czas mocno trenował, wrzuca tam jakieś zdjęcia, więc... Chyba podeszedł do walki poważnie, tak samo jak pochodzi do walki z Kosteckim. Myślę, że jest przygotowany tak samo dobrze, jak był przed Kosteckim, a ja jestem przygotowany nawet na lepszego zawodnika, niż był wtedy z walki z Dawidem Kosteckim, więc naprawdę będzie dobra walka. A pas mistrza Polski coś dla ciebie znaczy? Tak, dokładnie. No, jestem patriotą, jestem Polakiem, więc być mistrzem Polski wśród Polaków, walka z Polakiem, hymn Polski, flaga biało-czerwona. No i kolejny pas w gablocie będzie. No dobrze, a kibiców nie zabraknie i dzisiaj, bo ostatnio w Częstochowie miałeś jeden z najlepszych dopingów. Wiadomo, to było twoje miasto, a dzisiaj? Tak, przyjechało tam trochę osób, ponad 100 osób, więc tutaj jest tak kawałek drogi od Częstochowy, za tydzień są święta i chłopaki z Częstochowy wszyscy wiedzą, że za miesiąc mam tutaj walkę, więc no to jest wiadomo, te bilety też nie są najtańsze, no to wyjechać na wyjazdzie jest paliwo dodatkowo, a u siebie... Wiadomo, każdy zawodnik, który boksuje u siebie w mieście, przyciąga najwięcej kibiców. No ja biję rekordy, więc to tylko cieszy, że ludzie chcą mnie oglądać, kibice chcą patrzeć, jak zwyciężą. No właśnie, wiem, że nie chcesz wychodzić poza tą walkę, ale słyszałem, że trochę cię to denerwuje, że nie jesteś pierwszy obecnie w sprzedaży biletów, jeżeli chodzi o Częstochowę. Rozumiem, startujesz po tej walce. Znaczy tak, dokładnie. Nawet mnie to nie interesuje, kto ile sprzedaje biletów, bo ja tak naprawdę się tym jeszcze nie zająłem. Zabrałem tam, nie wiem, 350, może 400 biletów takich w ciemno, to widziałem, że dla tych najbliższych, dla rodziny, dla najbliższych, to wiem, że to mi pójdzie. Dopiero po tej walce po prostu te 400 w tydzień sprzedam i dopiero zacznę sprzedawać tak naprawdę, jak już będę wiedział, że jest wszystko ok, że boksuję na 100%. Jakbyś miał wytypować wynik tej walki przed czasem, na punkty, jak to widzisz? Widzę siebie jako zwycięzcę, a czy to będzie przed czasem, czy to będzie na punkty, czy to będzie po równej walce, czy to będzie po łatwej, to już jest... Mniejsza o tym i mnie to nie obchodzi. Chcę tylko i wyłącznie wygrać, zdobyć pas i być zdrowy. Dobrze, to życzymy powodzenia i czekamy na jutrzejszą walkę. Pozdrawiam, to jest boks. To jest boks! To jest boks! To jest boks! To jest boks! Oglądamy, to jest boks!